Wszystkie witam was w kolejnym vlogu. Piękne okoliczności, piękna pogoda. Zobaczcie, siejemy sobie dzisiaj kukurydzę. A jaką odmianę już wam mówię. Rok temu sami widzieliście na kanale, że sialiśmy sobie odmianę Charlotte. A w tym roku co? W tym roku to samo. Spodobała się odmiana. Oczywiście odmiana typowo na kiszonkę. 250 VO. Lubi suszę, więc miejmy nadzieję, że w tym roku będzie tak samo zadowalające jak rok temu. Siejemy sobie, tutaj teraz ta działka ma 2 hektary, 2,20 dokładnie. Siejemy sobie niecałe 100 tysięcy nasion na hektar. Troszkę tutaj tych, widzicie, woreczków jest. Tutaj też pozdrowienia dla Zuzy i dla Tomka z Massit, oczywiście za tutaj doradzenie oczywiście o odmianę. Rok temu się spodobała, w tym roku też dużo plusów. Ta odmiana u nas zapała, więc ją siejemy drugi rok z rzędu. Siejemy na razie sobie teraz odmianę tą na kiszonkę, a tam z tyłu na tej samej działce praktycznie będziemy sobie siać pierwszy rok. Powiem wam mordeczki, udało mi się w końcu Romeo namówić. Pierwszy rok w naszym gospodarstwie będzie zasiana kukurydza na ziarno, też z firmy Massit. A to tam o tej odmianie będziemy sobie później rozmawiać. Teraz zostaniemy przy odmianie Charlotte, odmianie na kiszonkę. No i co? Lecimy sobie, dobrze widzicie, mamy podpiętego do siewnika. No siewnik za mały do makusia, ale w poprzednim vlogu widzieliście, że zamontowaliśmy sobie nawigację do makornika. I szkoda, żeby teraz tej nawigacji nie wykorzystać. Siewnik, wiadomo, troszkę za mały jest. By się przydał sześciorzędowy, no ale każdy orze jak może. Mamy taki i siejemy takim. Siejemy oczywiście na nawigacji, to pięknie wychodzi. Już sieję sobie teraz drugą działkę. No co tu sieć więcej, kurde. Pogoda piękna. Majówka się kończy. Siejemy. Gleba ładnie nagrzana. Oczywiście wiosenna orka. Tutaj był rozlany RSM. Był obornik, był poplon. Tam z tyłu był jeszcze dany nawóz. Więc coś z tego będzie. Siejemy, nie ma co czekać, na co czekać. Lecimy z tematem. No i lecimy z tematem. 5,5 na godzinę, szybciej z tym siewnikiem nie mogę, bo im szybciej, tym bardziej jest mniej dokładny. Mamy zasiane dobre 26 arów. I tak robota idzie. Ziemia dosyć mocna, więc powinna być kukurydza bardzo, bardzo ładna. I teraz kilka słów o nawigacji. Tutaj był taki pierwszy blok, można powiedzieć, że z nawigacją, z pracy jakiejś tam FJ Dynamics oczywiście. Chłopaki jak przyjechali, bardzo powiem wam, że bardzo miła obsługa. Chłopaki do rany przyłóż praktycznie. Jeśli ktoś szuka, to macie numer do Miłosza w opisie. Dzwońcie śmiało, dogadujcie się co do ceny i zamawiajcie, bo naprawdę jest wygoda. I też pamiętajcie, że na nawigacji oszczędzacie i możecie sobie to, no praktycznie zależy ile robicie na tej nawigacji przez rok. U nas jak policzyliśmy sobie, to przez rok taka nawigacja się zwraca, więc same plusy praktycznie. Kupować, wcale się nie zastanawiać i tyle. Widzicie, tak mamy tutaj to pole podzielone na pół. Tutaj będą 2,20 tej właśnie Charlotte naszej, a tam z tyłu będzie odmiana na ziarno. Tam będzie chyba 3 z kawałkiem, jak się nie mylę. Najpierw siejemy sobie tutaj tą Charlotte i potem będziemy sobie siać naszą odmianę na ziarno. Oczywiście tutaj pole już mam przygotowane, zasiałem sobie po 5 poprzeczniaków. Też dwa razy mam przerzucone. Lecimy sobie teraz od prostej. Kusz jak cholera, ciepło dzisiaj jak skurczyzyn praktycznie. W prawej stronie pszenica po rzepaku, zapowiada się bardzo fajnie. Dobra, dojeżdżamy sobie tutaj do poprzeczniaka. Uwolnimy sobie troszkę. Dobra, unosimy cały siewniczek. Włączamy sobie autoprowadzanie.
zrobimy sobie nawrotkę. Oczywiście tutaj w tej nawigacji też jest taka opcja, żeby sobie zaprogramować auto zawracanie, no ale my tutaj nie będziemy sobie robić, jedziemy sobie tutaj gdzieś może teraz w środek. Nie będziemy sobie jeździć raz przy razie, bo to jest oczywiście bardzo dokładna nawigacja. Takie wymiary jak wpisujecie sobie tutaj w komputer, to takie są w realu, jak to się mówi, nie? Dobra, włączyłem sobie autoprowadzenie, ciągnik się ustawia. Włączymy sobie wałeczek, żeby sobie biegło ładnie wszystko zapuścić. I elegancko sierpniczek sobie na dół idzie. I ogień. 1200 gazu, 5,5 na godzinę. Taka optymalna prędkość z naszym sierpnikiem. Powiem wam, że spodobało mi się to sianie kukurydzy na nawigacji, bo sami wiecie, siałem też u Marka John Deere'em. To jest piękna sprawa i powiem wam, że chyba za rok trzeba będzie zainwestować w jakiś większy sierpnik do kukurydzy, żeby to fajnie. Zobaczymy, czy tutaj chyba rozłączę na chwilę nawigację, troszkę odbijemy od słupa, żeby nie zahaczyć, broń Boże. O, idę olo. Dobra. O, troszkę skiksowo teraz, no. Ale dobra, prostuję sobie to. I tak robota idzie po mordeczki, nie? I pamiętajcie też, że z Massit siejemy kukurydzę i siejemy też, mamy zasianą lucernę. Jeśli dobrze wiecie, rok temu udało się zebrać 5 pokosów. To było wielkie wow w naszym gospodarstwie, bo jeszcze tak nigdy nie mieliśmy takiej rośliny. Dużo białka, byczki to tak sobie ze smakiem zajadają. Siejcie naprawdę lucernę, bo to jest bardzo fajna roślina. No dużo pokosów macie, to bardzo szybko odbija. My teraz pierwszy pokos będziemy w tym roku kosić za chwilę, bo jest już praktycznie powyżej kolana lucerna. Ja tak myślę gdzieś około 15 maja gdzieś tam będziemy wyciągać koszerkę z garażu i kosić. Więc pierwsze jakieś tam zielone żniwa będą i tyle. I tak robota idzie, mordeczki, kurde. Piękna pogoda, w końcu się ciepło zrobiło, bo powiem wam, że tak z tydzień temu to była, kurde, taka kosa, nie będę tutaj brzydko mówił, że trzeba było zimą czapkę wyciągać, nie? Teraz dopiero wszystko zaczęło się bujać, rzepaki, zboża, chociaż rzepaki dosyć mocno dostały po dupie, tutaj były przymrozki, kilka dni nawet blisko minus 5. No nic nie zrobimy, taki mamy klimat. Zostało nam gdzieś 60 arów do obsiania tutaj Charlotte. Jedziemy do domu, spuszczamy sobie ziarko, przestawiamy sobie siewnik na kukurydzę na ziarno. Zobaczycie jaką dokładną nazwę będziemy siać i tak myślę, że 85 tysięcy ziaren na ziarno będzie w zupełności będzie chyba tak, będzie szyk, co? Jak myślicie? Pomijamy sobie teraz studnie. Oczywiście studnie trzeba ominąć ręcznie. Leciuteńko odbić. Ładnie w łezkę było omięte. Później łatwiej ma nasz operator sieczkarni trafić. I elegancko. Powiem, że w kabinie jest bardzo przyjemnie, a na dworze jest taka paruwa. Dzisiaj po południu też zapowiadają niby jakieś burze. No sucho się robi, widzicie jakie są warunki. No do siebie są idealne, ale do... no się robi sucho już. A bo kurde rolnikowi zawsze kurde jest źle. Jak za sucho to za mokro, jeszcze dopłaty by chciał. Tak z humorem trochę. Dobra, wracamy się ładnie. Wjeżdżamy sobie w środek, bo tutaj mam ominięte.
elegancko, będziemy lecieć sobie z tematem. Ładnie nam się ustawi. Do tyłu. Będziemy lecieć z tematem. Dobra, opuszczamy sobie siewniczek. Dołączamy sobie wałeczek. I ogień! No i dobra mordki! Charlotte spuszczona, silnik wyczyszczony, przestawiony na 85 tysięcy ziarem na hektar. Lecimy sobie siać teraz dokładnie odmianę MAS 125C. Odmianę typowo ziarnową. W każdej sekcji mam powsypywane już po 50 tysięcy ziarek. Tutaj dwa worki mam jeszcze w kabinie. Lecimy sobie z tematem. Grzeje cholera tam z tyłu, jakieś chmurki się kręcą. Dzisiaj po południu niby jakieś, pod wieczór mają być jakieś burze. Może popada. No te siewy to będzie bajka. Dobra. No i dobra mordki, zaczęliśmy sobie tam, przyciągnąłem tutaj w tą stronę. Po długości przyciągnąłem, robimy sobie tutaj teraz z tyłu poprzeczniak. Dosyć szeroki, żeby później majster, operator miał tutaj miejsce, żeby się popisać. Myślę chyba tutaj jeden siewnik aż tam za tą studnię, co jest? Pierdykniemy sobie. Ja potem tutaj miał pole do manewrowania, jak to się mówi. No ja na dworzu jest piekarnik dzisiaj normalnie, nie? Wołeczek. Lecimy z tematem. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze raz, już mówiłem, pierwszy raz kukurydza na ziarno u nas w gospodarstwie. Więc może się dużo dziać. Plon też może zaskoczyć czasami, bo to różnie bywa. Jak nigdy kukurydzy na ziarno nie było, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Podjeżdżamy sobie, podnosimy już sobie siewniczek. Nawrotka. Teraz sobie pociągnę chyba tak do studni. Raz w tą, żeby było elegancko. Oczywiście na wstecznym też sobie możecie załączyć sobie nawigację. Wstecznym też kieruję oczywiście. Wszystko kwestia, jak chcecie jechać, czy do przodu, czy do tyłu. Na dół. Wałeczek. Gida. Tutaj oczywiście mam komputer od siewnika. Pokazuje mi, jak sekcja dzisiaj. Niby stare, ale jare, jak to się mówi. No i przecinamy sobie pole praktycznie prawie w połowie. Będziemy sobie takimi działkami jeździć. Wiadomo, nawigacja to pamięta. Tutaj piwko oczywiście jest, no ale zerowe. Trzeba organizm poszukiwać, nie? Przy robocie. Mamy 45 arów obsiane. To jest 3 z kawałkiem jakoś tak. Warunki bajunia. Romeo przyjechał tym czapkiem, pewnie skontrolować. Zobaczcie, jak to wszystko idzie. Teraz muszę mu powiedzieć, bo mam teraz na ziarno. O, mi tu Charlotte dał. No i dobra mordki, my już dojeżdżamy do końca pola. Romeo tam z tyłu chodzi, lustruje pola wszystkie w koło. Mamy obszarne 2.14. To jest 3 z kawałkiem, jak się nie mylę. Więc jeszcze pół godzinki i ogarnięte.
chmury tam się kręcą z tyłu jakoś, no ale nic nie chce przyjść. Oby tylko poparało leciutko, bo się robi popiół. No i dobra, Mord. No i co, Mordki? Kukurydza posiana. Ciągnik w garażu, siewnik jeszcze z tyłu podczepiony, bo czasami ktoś się obudzi jeszcze z siewem albo coś. I powiem wam tak, krótko na temat nawigacji. Dlaczego tą nawigację wybraliśmy, a nie inną? Wybraliśmy oczywiście dwóch Miłoszów, bo mają bardzo dobrą opinię. Rozmawiałem z kilkoma osobami na targach i w ogóle co użytkują inne nawigacje. To powiedzieli, że no lepiej wybrać właśnie tych dwóch Miłoszów. Oczywiście macie kontakt w opisie do nich. Bo oczywiście montują idealnie, wszystko ładnie pochowane. Wszystko jak się należy. No wiadomo, teraz tutaj nie ma zasięgu, bo muszę udostępnić sobie z telefonu. Ale wiadomo, tutaj można sobie dołożyć kartę z internetem i jest bajunia. No i oczywiście też mam u nich wsparcie techniczne o każdej porze dnia i nocy praktycznie. Nie ma czy weekend, czy tam jakieś święto. Dzwonię. Jak przykładowo coś bym chciał się spytać na temat nawigacji, to wszystko mam pod telefonem praktycznie. Telefony odbierają zawsze. No i co, Mordki? Nasz vlog dobiega do końca. Oczywiście będziemy naszą sobie Charlotte i naszą kukurydzę na ziarno będziemy sobie obserwować. Jak będziemy mieli oczywiście okazję, jak będziemy odtwarzać, jak wzejdzie, to na pewno wam pokażę na vlogu. No i co, Mordki? Oczywiście wybierajcie nawigację tutaj od chłopaków, od dwóch Miłoszów. No i co? Trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć!